Co jakiś czas będziemy przerzucać zestaw, zmieniać przynętę na tą mieszankę z Marcela Marine Classic na algach, mączkach rybnych, zanęta mix skomponowany. No i dzisiaj pójdzie drugi test pod metodę. Pierwszy test był na zalewie w Cedzynie. Tam brały niewielkie leszczyki. Skusiła się nawet orfa złota, jazia, ale wygrała ze mną. Więc czas drugi na tą mieszankę z Marcela. Zasza zanęta tak wygląda w podajniku. Zarzucamy zestaw w miejsce zaklipowane. I jedziemy z tym koksem. Do klipa. Ściągamy. Kładziemy. I wszystko w tym temacie. I czekamy teraz na branie, na inną przynętę. No, Heniu, jak uważasz na razie po tej chwili z tymi braniami? Co, jak to przeczuwasz? No, myślę, że będzie kiepski dzień dzisiaj. Kiepski mówisz? Za duże wahania ciśnienia. Tak. A pogoda to się zmienia jak w kalejdoskopie po prostu. Ja widzę, że po przeciwnym brzegu ludzie siedzą i ani brania. No, dwie osoby są bez brania. Druga sprawa, ryba jak jest na braniu, to wtedy jest od ludzi aż czarny. Wszystko jest zastawione. A dzisiaj pusto. Kiepsko. Kiepsko. No ale obyś się mylił. Zobaczymy. Ja też sobie tego życzę. Więc, drodzy Państwo, czekamy. Czekamy. I zobaczymy. Pania pierwsza ryba. Ale to drobniutko. No ale na filmie zawsze będzie, zobaczymy co. Podejrzewam, że kara. Karaś? Czyli bączek. Nie ma nic. Nie ma nic. Nic nie ma. Nic nie ma. Więc branie było. Ryba spadła. Próbujemy dalej. Próbujemy dalej, jak to się mówi, dopóki przynęta w wodzie. Mam okazję coś złowić. Więc dalej obserwuję swoją wędkę, czekając na pierwszą rybę z tego łowiska. Z powrotem branie. Jeszcze Heniu nie zdążył wypalić papierosa. Tak, Heniu? Tak jest. A tutaj, ale pinkę założyłeś, tak, teraz? Tak. Pinkę. Ja poluję na coś większego. Czyli selektywna przynęta większej. Założyłem z tego względu. Tu się wypiję. Ludzie! No, pinka, pokaż, Heniu. Ale zobaczcie. To jest szok. Bialutka płotka. W życiu bym nie myślał, że zobaczcie, takie coś. Na pineczkę. Bez sens. Ano tak. I taka płoteczka wraca do wody. Wszystko wraca. Widzisz, dlatego ja na pinkę nie łowię, bo wiesz, na pinkę łowi się drobnice, ale może i większa ale ryba złowić. Ja tutaj większość amurów no. Złapałem na 3 pinki. Tak. I to potężna amur. Tak, tak. Po 4, po 5 kilo. Dlatego ja, Heniu, widzisz, chcę coś złowić, dlatego większy dam blesik, więc żeby... Żeby z tej mniejszej ryby się pozbyć takiej płotki jak ty. Nie. Złowi się lub nie, zobaczymy. Liczyłem na takie maleństwo. Jest dlatego u mnie inna taktyka. Inne, drodzy Państwo, przynęty. Więc tylko dobór koloru. Ale widzę, że brudna jest woda. Więc dzisiaj przy tej wodzie będzie taktyka. Bardzo intensywne zapachy, czyli śmierdziele. Bo kolor w brudnej wodzie nie daje rady, więc w brudnej wodzie liczy się tylko zapach, a nie kolor, więc dlatego będziemy kombinować z przynętami o intensywnym zapachu. Mieszankę swoją z Marcela Marine Classic dopaliłem
z Copexem, nowość od firmy Marcel i zanętę w tej mieszance z odrobiną z Copexu przygotowałem. Zobaczymy, czy ten zapach przy zanęcie i ta zanęta daje radę. Tak jak mówię, kwestia tylko jeszcze, aby coś złowić, więc przyglądamy się dalej naszej szczytówce i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Uchenia, kolejna rybka. Na pinkę. Na pinkę. Ale widzę po kiju, że już coś większego. Nie, nie widzę. Ale coś większego. O, coś większego niż ta poprzednia poteczka. Tak. Zobaczymy. Też no. Poteczka. Mały, mały. Trochę większa. Trochę ale większa, poteczka. Ale poteczka. Musisz poradzić sobie, ja wypinasz, no bo łyknęła. Ale blade te rybki tutaj, nie? Są i pięknie wybarwione. Ale takie jaśniutkie, ale kolejna płotka. To bardzo nie chciałem potek. Nie chciałeś, ale widzisz, pinkę masz, to ja z tym problemu nie mam. Zakładam większe przynęty. Za chwilę pójdzie przynęta. Ja tutaj łapałem właśnie na pinkę. To duża mnie. Okej. Wędkujemy dalej. Zmiana przynęty. Założymy. Złożymy i biorą już te duże po 30, to jest największe. Żółtego. Nie te duże. Okej. A tego do dipowania. Nabijamy sprzęta i wędkujemy dalej. Zobaczcie, jaki wiatr. Na razie u mnie nic. Za jakiś czas zmieniam przynętę. Ale nic nie pyka. Ale bądźmy cierpliwi. Zobaczymy. Pierwsza rybka, drodzy Państwo, nadgrającą szczytówę. Zobaczymy, co i jak. Na zanętę marynę klasik z Marcela. Zobaczymy tylko co jest na zestawie. Mam nadzieję, że coś większego niż płotka. Chyba Japoniec. Tak, to jest Japoniec. Karaś. A ci od razu po zarzuceniu zestawu taki tarasek. Okej. Przerzucamy zestaw dalej i łowiąc na mieszankę od Marcela. Trigalik bungee i rybka. Drodzy Państwo, wraca płyń po kogoś dorosłego byku. Jestem zerowy. No i przerzucamy zestaw dalej. Okej. I czekamy na kolejny odjazd, kolejną rybkę z tego łowiska. No jest też karaś. Karaś, ale już ten bardziej kolorowy. Drodzy Państwo,
Zobaczcie, może rybka w końcu wejdzie. Zobaczcie, na czerwonego robaczka, tak? Tak. Przeszyty. I tak Henia się prezentuje. Zobaczcie, więc w szam robaczka. Robaczek zwisa i odpływaj byczku. I taka ładna rybka płynie. Więc na tej wodzie ponad 3 lata, także wiesz, że szału nie będzie. Nie, jeśli w ciągu godziny dobrej ryby się nie złapie, także nie ma co się nastawiać, że będą konkretnie brani. Od przypadku do przypadku może coś wejść. Może coś wziąć, ale ja jestem cierpliwy. No, ja życzę powodzenia. I dlatego jesiotra, tak uparłem się, że zobaczymy. No i słyszeliście sami, Heniu mówi, że od przypadku dzisiaj ryby będą, ale co zrobić? Siedzimy, zmieniamy przynęty. Nową mieszankę sprawdzamy. Skuteczność. U mnie karaś ciut większy, u Henia ciut mniejszy. Przestawił się na inną przynętę niż pinkę, bo na pinkę brały mu drobne płotki. No ja czekam. Zmieniam. Czekam na coś większego. I zobaczymy tym razem, czy to samo karaś, czy jakiś inny gatunek rybki. Jaś. Ja mam Jazia i mamy małego Jazia. Płynie. Okej, zamykamy. Pociągam delikatnie. I czekamy na kolejne wskazanie. Gięcie wędeczki i jedziemy z tym koksem. Ale też nieduża, bo czuję po kiju. A za czym tym razem, co ryba cieszy? Zobaczcie, jak pracuje kij. Więc holujemy naszą zdobycz, zwrócimy wolność. Odpływaj po kość dorosłego, dziewczynko. Okej. Jest elegancko. Cukiereczki do koloru, do wyboru. Dzisiaj reaguje ryba na kolor czerwony, pomarańczowy, jak do tej pory. I zobaczymy na słodko tą naszą mieszankę. Lipujemy i pilnujemy sprzętów, wędkując dalej. Kolejne branko, ale po kiju widać, zobaczcie. Heniu, po kiju widać, że znów chyba, po kiju widać, że znów chyba bączek. Nie, teraz znowu pieczę, Okej. Jedziemy, ściągamy. Zrania na grób. Naszą zdobycz. I cóż można chcieć?
Zobaczymy tym razem co. Na koniec? Nie wiem, jeszcze nie widziałem, Heniu. Jesiot na pewno tu nie jest. Nie. Jesiotra nigdy nie złowiłem, ale ja go wyczuję. Ładny leszcz. I to ładny. Halo. Ryba zaliczona, drodzy Państwo. I oto taka łopatka. Zobaczcie, piękny lesio. Na zanętę z Marcela. Czterdzieści siedem centymetrów. Taki lesio. Taki ładny 47 centymetrów lesio. Wraca. Jeszcze wysypka tarłowa, mlecz. Zobaczcie. Płyń. Okej. Kolega założył groch. Jaki jest kiszony? Tak. Skiszony i coś większego. Zaraz zobaczymy co. To nie jest olbrzym. Ale no. Już nie płotka. Ale już nie płotka, no. Więc zobaczymy. Podbiorę ci. U mnie tam na razie cisza. Jaś. Ale na groch jazik. No na jaźna tu nie jest. No nie duży. Nie duży, ale zobaczcie. Jeden groch. I taki nieduży jazik. U Henia płyń, siedzi coś. No zobaczymy co, Heniu. Ale wiesz, no, wróciłem do tych przynęt, nad które biorą. Bo wiesz, tak dopasowywać nie mamy za dużo czasu. Nie, no bo tak trzeba, jak bierze na coś, już szatnie nie wychodzi. Karaś chyba będzie, zobaczymy sobie. Ale teraz kanapkę założyłem. Mówię ci, dwa kolory połączyłem z sobą. Fajne. Miękką przynętę i czerwoną. Na zdjęciu kanapeczka taka. Dwa smaki, kanapka. I mamy karasia. Zobaczcie. Płyń. Okej. Zestaw przerzucony. Wieje. Chmura kolejna idzie. Ale siedzimy. Wędkując. I zobaczymy. Jedna wędka łowi. Mam możliwość powędkowania na tym łowisku stowarzyszenia. Nabierze to, co widzicie na moim filmie. Więc nie ma co narzekać. Wędkujemy dalej w ten dzisiejszy dzionek. Na kilka godzin przyjechał kolega niecierpliwy, chce jechać, ale cóż, jeszcze siedzimy trochę. Wiecie, znacie mnie, że jak ja jadę na ryby, to od świtu do nocy. No i obławiamy tą miejscówkę, wędkując na jedną wędkę.
spotykamy. Mocno się pyknie. Zobaczcie. Rybka. Kolejny piękny maluszek, który wróci. Okej, do klipa. Zamykamy, pociągamy troszkę i kładziemy na zestaw. Naciągniemy delikatnie. I czekamy na kolejne branko i kolejną rybkę. Wędkujemy, drodzy Państwo. Zobaczcie, jakie chmury idą. Zobaczcie, jakie chmury. Mam nadzieję, że przejdzie. Parasol jest, ale wędkujemy, wędkujemy. Próbując coś jeszcze złowić. Dobór przynęt mamy. Najwyżej zaraz coś zmienimy, ale wędkujemy. Coś jest. Japończyka. No na pewno chyba. Ale od razu widzisz, dokleiłem nętę i one po zarzuceniu zestawu jeszcze nie wypuka się nęta i one tak jakby plusk i one reagują na to. Ona jest, wiesz, tą co dzisiaj używam. Z Marcela jest na mączkach rybnych, tam za odrobiną algi, alga, wiesz? No, ale daje radę na te rybki. Drugi test tej zanęty. No i coś się tam łowi. Zobaczymy co. Orfa. Masz welonkę. Welonkę mam. I drodzy Państwo, zobaczcie. Zanęta jeszcze, tak mówię, nierozpukana i piękna rybka. Piękna, zobaczcie. Piękna, złota rybka wraca do wody. Płynie. Jest pięknie. Okej. Onko wyszło i kolejna rybka. Jakaś zabawa jest. Heniu, jakbyś sam przyjechał, to byś już dawno w domu był, nie? Godzinę bym siedział i od razu zabijał. Bo nic nie bierze. Nic. Takie braje jak dzisiaj, to jest nie do pomyślenia. Widać, że wędkarzy nie ma zresztą. No, oczywiście. Puste łowisko, więc drodzy Państwo, ja i tak się cieszę, że coś na nową mieszankę bierze. Z przynętą też się wszczeliłem. No i to cieszy. A ryby takie są, jakie są. I ściągamy kolejną zdobycz. Podbierzemy. Gdzie są karty, gdzie są te jesiotry, amury? No, widzisz, ja też na jesiotra przyjechałem, ale łowię to, co bierze. Co to było, brani? Ludzie. Karaś. Tak jego koleżce, koleżanki. Do wody i pójdź po kość dorosłego byku. Piękny grubas. Okej. Zobaczcie.
płynie. Wędkujemy dalej, próbując złowić coś jeszcze fajnego. Kolejna rybka, ale nieduża, widać po ugięciu kija, zobaczcie. Wieje strasznie. Pogoda jest jaka jest, nic na to się nie poradzi, grunt, że coś pyka. I to cieszy, że chociaż coś bierze. Klipowane miejsce. Trochę towaru tam poszło, dlatego żołowienie z marszu. Tutaj nie wolno nęcić. Nie wolno nęcić miejscówki, więc ryba tak od razu nie podejdzie. I mamy kolejnego jazia. Jazik nieduży. A coś się dzieje, coś się dzieje. Pomimo tego, że jesteśmy sami na łowisku, ale coś się dzieje. Rybka, jazik wraca. Przerzucamy zestaw. Przynętę zmieniłem na żółtego, większego tamblesika. Większy kawałeczek założyłem i zobaczymy, co skubnie. Zestaw przerzucony, więc czekamy, wpatrując się w szczytówkę naszej wędki, czekając na branko. Zobaczymy, jak to się dalej ułoży, to dzisiejsze moje wędkowanie. Heniu, uśmiechnij się! Uśmiechnij się! Heniu jest nauczony po prostu łapać, łowić większe ryby, a nie siedzieć. Ale tak ogólnie, Heniu, powiedz, że nie bierze, nie? Ogólnie ja bym był po pierwszej godzinie już z domu. Druga sprawa, jak jeżdżę tyle lat, ja nigdy nie miałem takiej posuchy jak dzisiaj. To jest nie... Może dlatego, że ze mną? Nie, po prostu nie. Nie wiem, co się z rybą stało. Tu było tyle ryby, że w głowie się nie ma. No ale jakby była ryba, to i wędkarze by byli. A jesteśmy sami. Było dwóch panów, co nic nie złowili i pojechali do domu. Po tamtej stronie siedziało dwóch gości. Jesteśmy sami na całym łowisku. To znakiem tego, że ryba nie za bardzo. Ja jestem jednak zadowolony, bo coś mi tam od czasu do czasu jazik, leszczyk, karasie, więc nie mam co narzekać. Zobaczcie, drodzy Państwo, z klipa zdjąłem i rzuciłem jeszcze dalej, tam pod koryto. Wstępnie, to jest pewnie. To jest ostry jak żylet. Weź spróbuj, zobaczy w tej dziurze. No, tak. A ja wyholuję tą rybkę. I niedługo zawijamy się, bo Heniu naprawdę jest niecierpliwy, bo mówi, że nie po takie ogryzki tu przyjechał. Dla mnie to jakaś zabawa jest, bo całe życie jestem nauczony na wodzie PZW, mniej rybnych wodach. Tam, gdzie ryby się zabiera, tu praktycznie stowarzyszenie... Nie, nie przeszkadza, że ja tu nie mogę ryby wziąć. Tak. Tylko niech ona weźmie. No to już sobie, że same dzielnictwo, same maleństwo. Maleństwo, no zobaczymy tym razem, co tutaj jest. Wiecie, ja na wodach PZW łowię, to tam, gdzie ryby się zabiera, praktycznie, że po zarybieniu ryby są zabierane, więc taka rybka z takiej wody cieszy raz na jakiś czas. Właśnie na takie stowarzyszenie można przyjechać. Pazurami zrobić.
No nie wiem, co to jest, wiesz? Chodzi czy nie? No chodzi, no zobacz. Ale bez oporu chodzi. Karpik może być. Zobacz, ściąga. Widzisz? Odjazd robi. No to karpik. Albo malutki jesiot. Shimano wędka pracuje. Jest master. Nie wiem, ty musisz sobie już wygrzebać. Zaraz wygrzebę. Podasz mi podbierak? Pewnie. Mogę ci podebrać. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Japoniec na pewno to nie będzie. Nie, bo jeśli są odjazdy, to... Odjazd był. Karpik. Amur to wyskakał, to jest karpik. 40. No to jak mówiłem. Słuchaj Henkę, co mówi. Tak, ale i tak byłeś przeciwny temu, żeby tu łowić, bo ryba nie bierze. Ale pokazałem ci, w które miejsce masz rzucać, tak? Teraz, a na początku? Masz efekt jakiś. No efekt jest. Rybka zaliczona. Mały, bo mały. Mały, bo mały. Ale ze 2 kilo ma. Ale cieszy, cieszy. Ile ma? Drodzy widzowie. Jak ma 50, to 2,5 kilo. Zobaczcie. Wyczekany. Zobaczcie, tygalik bungee i taki karpik. Nawet rybeczki. Od 50 pojedziemy. Od 30. Masz. A 52 to jest 2,5 kg na 100%. 52? Tak, 52. 82. I oto taki karpik. 2,5 kg. Cieszy. Cieszy łowienie z marszu. Rybkę polejemy. A więc, drodzy Państwo, taki... Ile? 52? 52 z 2 kilo. 2,5 kilo na 100%. Odpływa. Zbieramy, drodzy Państwo. Tak to leciało, jak pokazałem. Nic dodać, nic ująć. Kilka godzin spędzonych nad wodą. Wędka jeszcze jest. Heniu, podsumowanie jakieś. Gadaj tu jak nie, co ja jak. Ja nie będę gadał, ja jestem za nerwowy, wyrwie mi się jeszcze jakaś kurwa. Nie. Rozmawiaj, mów ty normalnie. Mów, że nigdy takiej posłuchy tu nie było. No tak, ja to nie wiem. Ja teraz to nagrywam. Ja to zaraz się zdenerwuję i polecę. Polecą, to lepiej. No. Przemilczmy to. Dokładnie. Dokładnie. Brało tak, brało. Słabo brało. Słabo brało. Kulturalnie mówię. Pierwszy raz jestem tyle godzin na tym zbiorniku bez efektu. To ze względu na to tylko, że ja cię prosiłem. Tak jest. Tylko dla ciebie zrobiłem wyjątek. I za to ci dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję ci, Heniu. Do następnego razu. Do następnego razu. I tak to leciało, widzicie, Heniu już po pierwszej godzinie mówi, że jak nic nie bierze, to znakiem tego, że trzeba jechać. Ja ze względu na to, że jestem cierpliwy na wodzie. To jest zasada, trzeba mówić, że do godziny jak nie złapiesz, możesz się zwijać. No a ja jednak przeczekałem, posiedziałem, tam połowiłem karasi. To leszcza, karpia na koniec. Jesiotra się nie doczekałem, ale i tak jestem zadowolony, jedna wędka. Jedna wędka dgająca szczytówka bez sygnalizatorów brań i to dawało efekt w postaci tych ryb, które brały. Zanęta drugi raz użyta. Brało to, co widzieliście. I dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. No i do następnego. Siema, pyza, narka. Jedziemy na Kielce. I jeszcze branie mam, Haniu.
Albo w koryto weszło, albo w ranie. Nie. To chyba... To tak, w koryto rzuciłem. I jedziemy. Chyba, że znów coś się tam zaczepiło, bo coś mi to słabo idzie. Nie mówię, coś musi być zawieszone, Heniu, bo ja mam za drobny mam podajnik. Ale mówię ci, no. Z koryta byś nie wyjął. No zobacz. No jest Japoniec. Jest. Karaś. Na zakończenie rybka. Drodzy Państwo. Więc... Zobaczcie. I... Pozdrawiam. Jedziemy do domu.